czas zbadać, kim tak naprawdę jest osobowość sędziego i czy naprawdę tego chcemy, takich osobowości, takich osób, osobowości, bez względu, czy to jest kobieta, mężczyzna, czy ona jest piękna, czy taka, siaka, owaka. Nie patrzmy tutaj na fizyczność tego człowieka, to jest tylko powłoka, pamiętajcie, tutaj szukamy o umyśle. Bo ta powłoka to tak naprawdę nie ma znaczenia według systemu, bo to chodziło, żeby ta powłoka nie miała znaczenia, tylko żeby ten umysł był ten sprawiedliwy, prawy i etyczny i on taki był. Ci ludzie, jak patrzą na siebie, ci sędziowie, to oni mówią, tacy jesteśmy, my jesteśmy prawi, sprawiedliwi, etyczni. Tak nas proszę traktować, tak, tutaj ten, kto się przeciwstawi takiemu, to jest właśnie surowo karany, czyli... Czemu się najczęściej ludzie przeciwstawiają? Prawdzie. Ludzie przychodzą z prawdą, a ten mówi, że akurat nie można tak akurat, bo tutaj on ma taki przepis, ale przepis ważniejszy niż sens w życiu i ten pan, bo przepis ważniejszy do widzenia, no nie? I tyle. I jeszcze macie od razu takiego człowieka, który nie ma zaufania oczywiście, bo to jest mechaniczny odpowiednik miłości. Pamiętajcie, zaufanie jest mechanicznym odpowiednikiem miłości, to jest chęć zbadania, o co chodzi w tym, co cię podnieca. Tak, więc tak naprawdę taki sędzia powinien być na wokandach podniecony tą wokantą, tak? Bardzo proszę, oczywiście, oczywiście taki, no wyobraźcie sobie człowieka, który jest podekscytowany badaczem sprawy, tak? No przychodzi nowa sprawa, mam do zbadania nową sprawę, okej, jestem badaczem, fajnie, będę się ekscytował. Proszę bardzo, a co pan ma do powiedzenia? A pan co ma do powiedzenia? A dlaczego pan tego pana oskarża w ogóle? A co tu w ogóle chodzi? Opowiedzcie mi, o co tu chodzi, tak? Policja, tak? Dobrze, proszę bardzo. Policja co by tutaj chciała od tego pana? Chciałaby jakieś więzienie na przykład, tak? Dlaczego? Szanowna policja, chcę pana ukarać właśnie. I co się wydarzy, jeżeli on już wyjdzie po tych latach, szanowna policja? Zmądrzeje, tak? No właśnie. A co będzie w trakcie tego? I czy chciałbyś tego dla siebie, szanowny policjanie? Można też w ten sposób rozmawiać z ludźmi, ale tu się nie rozmawia w ten sposób. To jest msza. Proszę bardzo, wniosek czy oświadczenie? Na końcu taki człowiek w tej pracy to tylko wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, doręczenia i takie różne. Potem nie dziwmy się, że na przykład Agnieszka tutaj, asesor sądowy, napisała mi, że teraz się przyjmuje taki coś, że wniosek nie jest kwestionowany, ponieważ tu jest taki rygor pominięcia stanowiska i dowodów w razie późniejszego zgłoszenia. Czyli jak w późniejsze zgłoszenie będzie, to tak się przyjmuje w prawie, że wniosek nie jest kwestionowany. Czyli właśnie co pan powie, to jest odrzucony. Więc ta równowaga wam od razu tutaj wyjaśniła, że do 14 dni koniec, a potem jego widzimisię. O, widzicie, tutaj prawo się kończy, zaczyna, w ogóle nie wiem o co chodzi. Po 14 dniach zaczyna się od widzimisię Agnieszki. Dosłownie od osobowości Agnieszki, więc czasami Agnieszka jak na przykład dostałaby po terminie, to mówi, dobra, w pożądalu nawet. I dobrze, że po terminie. Teraz ja dobrze pana zrozumiałem, dlaczego pan tak długo zwlekał. Tak, to bardzo pomogło właśnie. To jest mój przypadek, bo ja tak zwlekam, nie odpisuję Agnieszce. A ja już mam po terminie podobno. Chociaż powiem szczerze, ani razu nie liczyłem 14 dni, do kiedy to miało być. Do kiedy ja mam odpowiedzieć? Nie policzyłem sobie tego. To nie był dla mnie rygor chyba, Agnieszko, widzisz. No to jak to będzie teraz? Agnieszka będzie musiała wybrać, czy odsłuchać takie nagranie, bo mówi o sędziach, tak? No i właśnie, teraz pytanie, czy chcemy takiej osobowości, jak osobowość sędziego? No właśnie, zależy, kim Agnieszka będzie. Bo teraz tak, od czego to się w ogóle zaczęło? To się zaczyna zawsze z dzieciństwa, proszę państwa, czyli od rodziny. I teraz tak, ile tam jest miłości? A ile tam jest racjonalizacji i uzasadnień, czyli skurcz? Bo taki człowiek na końcu, on będzie odrzucał, 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 odrzucał. O, to jest skurczony człowiek na końcu wychodzi. Osąd, tak? Odrzucenie. O. To jest taki największy skurcz. Ten właśnie największy skurcz zaczyna się właśnie w rodzinie, gdzie też jest rodzina skurczona, chcąc, nie chcąc. No, bo co, kiedy się skurczył? Jak był młody, się skurczył, taka wspaniała rodzina w miłości, proszę bardzo, przykład kochającej rodziny, bo to tak wygląda z pozoru, że to jest przykład rodziny, pamiętajcie. To nie jest antyrodzina, to z wyglądu wygląda jak rodzina, to jest taka maska tego wszystkiego, że to jest rodzina, bo to wszystko jest zracjonalizowane, uzasadnione. To jest taki dom zracjonalizowany i uzasadniony, właśnie. A całą resztę to on musi odrzucić, pamiętajcie, to zawsze tak jest. To są tacy ludzie, którzy odrzucają kupę rzeczy, jeżeli on sobie tego nie zracjonalizuje i nie uzasadni, bo on już to ma, bo to jest taki rzecz, że on to już ma, dlatego on się nie przygląda. To są antybadacze, sędziowie to są antybadacze, bo jak mówię, no tutaj byście widzieli po pewnym czasie w tym zawodzie sędziego, że to jest taki ciekawy człowiek, o właśnie, że taki ciekawy. O, czasami się ogląda, na przykład teraz mi się przypomina taki amerykański sędzia, pod publikę robiony, taki dobry sędzia, taki w porządku człowiek, pogadał, wypuścił.
radości w tym było troszeczkę, no ten człowiek doskonale zrozumiał. Mówię, ten człowiek dobrze zrozumiał właśnie po takim wykładzie takiego sędziego. On sędzia mu powiedział, słuchaj, to żebyśmy się tak nie widzieli, to wystarczy. Ten sędzia mu zmienia system wierzeń i przekonań. O, bo to jest, że taki przychodzi takiego sędziego i ten sędzia go ma nawrócić, o, a nie ukarać. Sędzia ma zrobić odpowiedzialnego człowieka, a nie, że odpowiedzialny to on dopiero będzie po 10 latach, jak wyjdzie. Jest takie rozumienie. To wtedy dopiero można powiedzieć, że człowiek jest odpowiedzialny. To można go wtedy wypuścić. To wtedy mamy całkowitą pewność, nie wcześniej, bo coś tam, coś tam, coś tam, bo to jest zracjonalizowane, bo wtedy jeszcze się leczy i uczy i nie wiadomo co. No właśnie, a za chwilę od pstryknięcia palcem tuż za bramą więzienną będzie, że tak powiem, tip-top. No właśnie. Po 10 latach. I sędzia uznaje takie, że to już wszystko właściwie gotowe. Tak, mamy załatwione teraz, proszę pana, no cóż, tu mamy kwita. Tak, taki człowiek wychodzi za bramę, to sędzia mówi, to że mamy kwita. To jest właśnie, także życzę dobrej zabawy w życiu. Nie wiadomo, co jest najważniejsze. Tak, najważniejsze jest dobrze czuć się właśnie, więc sami widzicie, jak ci ludzie niedobrze czują się, jak się tylko pojawia kamera albo nagrywanie, cokolwiek. Widzicie, to się tak niedobrze czują, że potrafią wyrzucić człowieka, siły użyć, żeby tylko nie czuć się razem z kamerą, bo to jest zwyczajnie czucie się razem z kamerą. No. To jest tak, że ten człowiek doskonale zna salę, zna wszystko, nie zna tylko człowieka i tutaj mu się kamera pojawiła, wszystko. Teraz nagle taki człowiek działa agresywnie, no to sami pomyślcie, to jest skurczony czy w ekspansji? To jest zrównoważone czy nie? To właśnie. Mówię, no ci wszyscy, którzy używają siły, to nie jest prawo i sprawiedliwość, to jest odwrotność tego. Bo tak, już w ten sposób można wyłączyć każdego sędziego, powiedzieć mu to i czy to ma sens. I teraz zadanie sprawdzenia sędziego, czy to ma sens, panie sędzio, no właśnie. I co teraz robimy? Bo jak taki sędzia chce sobie zostać sędzią, to powinien powiedzieć tak, że zasady zasadami, ale teraz przechodzimy na uczciwość, tak? Więc zostaje sędzią, ale teraz będę sędzią uczciwym, czyli według czego? Nie szuka niczego, niż swój własny umysł właśnie. Taki człowiek musi być jeszcze dobrze przedefiniowany co do tego, czym się zajmuje, proszę Państwa. A nie, że oni uciekają od definicji, tak? Że oni nie będą definiować słów w języku polskim. To kto się pytam, jak nie oni? Bo oni mówią, że to jest wina, a ja mówię, to podaj mi winę. A prezes mówi, napisałem do niego, że on nie definiuje słów w języku polskim, proszę bardzo. A temat był winy i potem się zrobił zarządzenie 5 przez 22, bo to właśnie to jest to definiowanie, to jest ta ucieczka, to jest ten strach, więc ja mówię, to jest strach, to jest kurcz, to jest strach. To jest strach, dlatego strach jest to, że u mnie, widzicie, nie wpuszczają do sądu, no bo to jest strach, no zwyczajnie, zrozumcie, czym jest strach, to jest niewpuszczanie zwyczajnie do sądu. To jest strach. Tacy ludzie w takim strachu mają mi teraz rozporządzać życiem. Agnieszka mi chce rozporządzać teraz skuterem, zobaczcie. To ja myślę, żeby mądrze zrobiła, bo pamiętajcie, wszystko jest transformacyjne. Agnieszka też może być transformacyjna, pamiętajcie. Więc tutaj nie unieważniajmy i nie osądzajmy tych ludzi, bo tutaj na końcu każdy ma wyjść dobrze. Po to ja do nich przychodzę, w tym sensie ich straszę kamerą, tym wszystkim. Rafał, Rafał, Rafał. Właśnie, a Rafał mówi, że tutaj nie będzie ich za bardzo oskarżał, bo w sumie nie będzie dodawał negatywności do puli, chyba że spotkamy się na takiej rozmowie jeden na jeden i wtedy będziemy nauczanie włączać, tak, do tego wszystkiego. Ale już za kasę, proszę Państwa, czyli tak zwany pozew cywilny, a Agnieszka jest dobra w pozwach cywilnych, więc mogłaby sobie wyobrazić, jakby Agnieszka miała pozew cywilny ze mną, jakby nic skutra nie oddała, pomyślcie sobie. No właśnie. No myślę, że wydaje, że mądrzejsza by wyszła i potem powiedziała, panie Rafale, jednak ja się może tym zajmę, o co tu w tym chodzi i teraz tak, Agnieszka powinna powiedzieć, jaka jest prawda, no prawda jest taka, że właśnie od samego początku oni mi tego nie powinni brać już jednak. Tak też może odpowiedzieć sędzia, nawet po takich rodzicach, którzy byli bardzo skurczeni, tacy zracjonalizowani, uzasadnieni, to też może Agnieszka podążyć w stronę wolności i inspiracji, postawić się po pozytywnej stronie synchroniczności, czyli wzmocnić pozytywnie, czyli oddać. Tak jest. Czy to ma sens?